wszystkich Państwa na obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dziś dokładnie obchodzimy 76. rocznicę, właściwie 73. rocznicę pojawienia się oficjalnej informacji. Ta informacja to informacja władz niemieckich, władz hitlerowskich Niemiec o znalezieniu zbiorowych mogił w Lesie Katyńskim. Ta informacja pojawiła się 13 kwietnia 1943 roku. I dla upamiętnienia tej chwili Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 listopada 2007 roku swoją uchwałą uchwalił święto ofiar, dla upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej właśnie na dzień 13 kwietnia. W tym dokumencie, który powołuje to święto, czytamy, że jest to święto dla upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej, kiedy prawie 22 tysięcy Polaków pochowanych w Lesie Katyńskim, w zbiorowej mogile, ale również Sejm w swojej uchwale stwierdził, że jest to dzień upamiętnienia i złożenia hołdu dla wszystkich tych obywateli Polski, którzy zginęli na wschodzie na podstawie rozkazu NKWD z 5 października 1940 roku. Spotykamy się tu po to, aby uczcić pamięć wszystkich tych 22 tysięcy prawie polskich obywateli, którzy w sposób bestialski zostali zamordowani w Lesie Katyńskim. O tych ludziach możemy powiedzieć, że byli to w głównej mierze żołnierze, policjanci, ale możemy przede wszystkim powiedzieć, że była to ówczesna elita intelektualna Polski. Bo patrząc na nazwiska i patrząc na osoby, które w Lesie Katyńskim poniosły śmierć, to rzeczywiście w pewnej części są to nasi oficerowie, oficerowie Wojska Polskiego, są to policjanci, ale jest też duża grupa oficerów, którzy byli rezerwistami, którzy zostali powołani do służby w związku z rozpoczętą wojną. Było tam wielu lekarzy, wielu naukowców, wielu nauczycieli. Wszyscy ci ludzie jako jeńcy wojenni zginęli w Lesie Katyńskim. Dziś obchodzimy rocznicę ujawnienia tej informacji. Obchodzimy również rocznicę, 26. rocznicę, o której pewnie niewiele mówimy, ale jest to 26. dokładnie rocznica przyznania się Związku Radzieckiego do popełnienia tej zbrodni, dokładnie 13 kwietnia 1990 roku. Takie przyznanie się z ust ówczesnego prezydenta ZSRR Gorbaczowa padło w spotkaniu z naszym prezydentem. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za pojawienie się w tym miejscu i za uczczenie tej rocznicy i złożenia hołdu wszystkim pomordowanym w Lesie Katyńskim. W tym dniu również składamy hołd wszystkim tym, którzy właśnie, żeby złożyć hołd i upamiętnić rocznicę Katynia, 6 lat temu z rządowej delegacji złożonej z przedstawicieli rządu, z przedstawicieli Sejmu, z przedstawicieli Senatu, kombatantów, na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim udawali się do Katynia, aby złożyć hołd wszystkim pomordowanym. W dniu dzisiejszym również składamy hołd tym 96 ofiarom katastrofy smoleńskiej, którzy zginęli w drodze do uczczenia pamięci pomordowanych w Lesie Katyńskim. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za obecność w dniu dzisiejszym i za uczczenie pamięci zarówno pomordowanych w Lesie Katyńskim, jak i osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej w drodze do uczczenia. Dziękuję bardzo i proszę o złożenie
wiązanek kwiatów przy domu. Przepraszam, troszkę wyprzedziłem program dzisiejszego spotkania. Oczywiście zanim złożymy wiązanki, zapalimy znicze, proszę księdza o modlitwę intencji zarówno pomordowanych w lesie katyńskim, jak i osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego módlmy się. Podaj, Panie, sługom Twoim prawicę niebieskiej pomocy, aby mogli otrzymać zbawienie ci, którzy odeszli na tamtą stronę świętych obcowania, o których pamiętamy i przyrzekamy, że będziemy pamiętać, wznosząc modlitwę do Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomordowany, który został w tym miejscu.
Szanowni Państwo, dziękuję za udział w tej części uroczystości. Wszystkie osoby, które są, zapraszam do przejścia pod tablicę upamiętniającą policjantów, którzy oddali swoje życie w służbie dla Polski. Niewątpliwie, patrząc na karty historii i patrząc na osoby, które oddały swoje życie w Lesie Katyńskim, zostały zamordowane w Lesie Katyńskim, policjanci stanowili tam znaczącą grupę polskich obywateli. Dlatego wszystkie osoby, które mają takie życzenie, zapraszam pod tablicę upamiętniającą poległych policjantów. Dziękuję bardzo za udział w tej części uroczystości. Oh.
tvregionalna24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja24.pl. To my tu kręcimy.